Dzień dobry, Joanna Stawińska, śniadanie z wróżbami. Hej, hej, są tam Państwo jeszcze. Mam nadzieję, że Państwo nie powychodzili z domu. 9:30 dopiero. Zapraszam serdecznie, zostańcie Państwo godzinę, a potem przed siebie. Mili Państwo, mamy piątek, 22 lipca i myślę, że Państwo zechcą posłuchać o tym, że przede wszystkim można do mnie telefonować. Numery to 708-577-712. Jeśli Państwo będą telefonować i używać swoich kart płatniczych, to wtedy należy wybrać połączenie pod numerem 32-784-83-33. Gdyby Państwo chcieli zatelefonować nie podczas programu, ale poza programem, to zapraszam i bardzo polecam serdecznie kontakt z naszymi wróżkami dyżurnymi, które naprawdę nie zawiodą Państwa oczekiwań. Numery pod który należałoby telefonować, to 708-577-714. No i teraz tak, mamy jeszcze dla Państwa taką usługę, specjalną usługę dla widzów pochodzących z Wielkiej Brytanii. Numer telefonu dla nich to 091-369-02-002. Mili Państwo, tam z Wysp Brytyjskich telefonujcie, bo pewno się u Was teraz sporo dzieje, a przynajmniej jak nawet się nie dzieje sporo, to mają Państwo na pewno sporo wątpliwości naturalnych, oczywiście w sytuacji polityczno-ekonomicznej, która zaistniała właściwie na świecie, nie tylko w Europie, prawda? No i SMS-y, proszę Państwa. SMS-y do studia, to EZO, potem treść pytania do moich kart. Jak gdyby zawsze proszę o tym, aby Państwo pamiętali o swoim imieniu, o swojej dacie urodzenia, no i oczywiście problemie, które Państwa gnębi. A numer to 72-385. SMS-y ekspresowe, te, które tutaj na wizję trafiają od razu i które tutaj na wizji są opracowywane, to numer 92-512 i również ta, że ta świeca dobra, to też SMS z własnym imieniem Państwa i z datą urodzenia wysłany pod numer 92-512. Koniec miesiąca, rytualnie spalamy wszystkie Państwa kłopoty, które Państwo chcieliby, żeby poszły gdzieś tam w siebie, przed siebie w świat. No oczywiście należy pamiętać, żeby ten SMS, który Państwo wyślą, był właśnie emocjonalnie zaopatrzony w taką treść, czego Państwo chcieliby się pozbyć, nie pisząc, tylko emocjonalnie do tego podchodząc. I mamy dzisiaj pełnię, proszę Państwa, to już jest końcówka pełni, ale jeszcze ona działa i proszę pamiętać, że właśnie w pełni najlepszym czasem właśnie dla takiego pozbywania się tego wszystkiego złego, bo może Państwu nie starczy czasu, żeby czekać, a właściwie cierpliwości na koniec miesiąca, choć nie zawadzi i jedno i drugie, mogą Państwo sami w domach u siebie pozbyć się tych wszystkich zbędnych elementów poprzez palenie ziół suszonych, szałwia, najlepsza jest biała szałwia, wygląda taka na odcinanie złych uroków. Również mogą Państwo po prostu napisać wszystko to, co Państwa boli, o czym Państwo by chcieli zapomnieć na kartce, tę kartkę papieru albo spalić i oddać wiatrowi, albo po prostu podrzeć na 1000 kawałeczków i również oddać wiatrowi. To są takie działania, które naprawdę pomagają oczyścić nam nasze otoczenie. Wibracja dnia jest 2, w związku z tym wszystkie działania, które mają Państwu pomóc przy pozbywaniu się różnego rodzaju zaszłości, typu zrywanie z nałogiem, nie chcę już tyle jeść i tak dalej, to bardzo dobry czas. Dobry czas w ogóle na diety oczyszczające, na takie diety, które będą początkiem naszego nowego życia, choć niestety podczas pełni nie jest to dobry czas na różnego rodzaju zabiegi medyczne, zwłaszcza operacyjne. Wszystkie działania robione podczas pełni niestety mają to do siebie, że rany goją się dłużej, że jest większe krwawienie. No jeśli można, bo oczywiście nie zawsze można, należałoby podczas pełni unikać ani tak zabiegów operacyjnych, chirurgicznych, jak i na przykład nawet stomatologicznych. Nie zawsze się daje, ale mówię o tym, co mówię. Jest jeszcze jedna rzecz a propos tej pełni. Proszę Państwa, jesteśmy poddenerwowani, w związku z tym dobrze by było
powstrzymać nerwy na wodzy, żeby potem nie żałować, że powie się coś o jedno słowo za dużo i to jedno słowo to jest ta czara goryczy i potem już nie ma dokąd wracać, nie ma do czego wracać. Trzeba uważać na siebie i na to, co się mówi. W ogóle również statystyka pokazuje, że podczas pełni rodzi się bardzo dużo dzieci. Porody nieplanowane nawet, więc to taki czas, kiedy rzeczywiście żyje się trochę w innym tempie. Zaraz do tego wrócę, na razie mam połączenie. Dzień dobry, Joanna Stawińska, słucham. Dzień dobry, Agnieszka z Warszawy dzwonię. Chciałam zadać pytanie. Bardzo proszę. Czy ja mam podać jakąś datę urodzenia? No własną najlepiej. Dobrze, 28 stycznia 1978. Tak. I słucham. I chciałam się dowiedzieć, czy zakocham się w tym roku. O. Na poważnie. Czy pani się w tym roku zakocha na poważnie? Pani jest numerologiczną dziewiątką, więc tak. Do końca wakacji może pani mieć problem z tym zakochaniem się, ale potem pani wchodzi w pierwszy rok osobisty i wie pani, to taki może być dla pani rok rzeczywiście bardzo, bardzo powiedziałabym znamienny, jeśli chodzi o nowe doznania. Ale to numerologia, a tarot zaraz pani powiem jak. Co tarot pani pokazuje dla pani? Czy pani się zakocha w tym roku? Czy pani się zakocha w tym roku? Z wzajemnością. No ja wiem, że bez wzajemności to w ogóle bez sensu. No właśnie. I widzę, że pani bardzo fajnie, bo bardzo pogodnie pani ze mną rozmawia, ale jest to dla pani problem, bo widzę, że tutaj pani ma taką już troszkę jak gdyby niewiarę w to, że to w ogóle taka sytuacja może być prawdziwa. Niech pani przede wszystkim nie czeka na niczyj powrót z przeszłości. Tutaj tarot bardzo to wyraźnie pokazuje. I proszę tak sobie zapamiętać, żeby pani się nie skusiła na żadne powroty, bo z tego nic nie będzie. Tarot mówi tak, że owszem, czeka panią duża zmiana, poznanie kogoś, już momencik, zaraz jeszcze mi brakuje kilku kart. Tak, jeszcze w tym roku rzeczywiście, ale tak nie zupełnie od razu, bo powiedziałabym w końcówce tego roku bardziej. I tarot mówi o tym, że będzie pani wyjeżdżać po to, żeby coś załatwić, coś komuś pomóc w czymś. Pani obecność będzie potrzebna. Dotyczy to jakiejś formy przysługi, którą pani będzie robiła kobiecie, z którą pani od dawna się zna. I to będzie początek pani nowego życia, ponieważ pojedzie pani z nią po to, żeby właśnie jej pomóc, ale tam, gdzie pani zatrzyma się, a będzie to miejsce, do którego ona musi pojechać, tam pani pozna układ rodzinny, gdzie jedną z osób, która będzie istotna dla pani, będzie właśnie pani przyszły kandydat na życie. Tyle, że jest to bardzo blisko końca roku. To jeżeli mówimy o tym roku, to jest to bardzo blisko końca samego roku. To może być wręcz nawet, wie pani, Sylwester i pani, ktoś panią namówi, żeby pani pojechała, bo ktoś nie chce być sam po prostu. Jest to kobieta, na pewno tutaj jest inicjatywa, będzie po stronie kobiety. Tak, i tarot się tutaj właśnie pokazuje, się jest as buław, cesarz i 8 pucharów, czyli z kartą sądu. Widać kogoś, kto, no po rozwodzie, ale to rozumiem, że pani to, dla pani to nie jest nic szczególnego. Kogoś po rozwodzie, mężczyznę takiego, jak to się mówi, docelowego, w którym pani się zakocha z wzajemnością, rzeczywiście. Ale to jest prawie koniec roku. Czyli mogę jeszcze jedno pytanie zadać? Oczywiście. Ze zdrowiem, jak? Mhm. Coś ulepszenie, bo troszkę chorowałam ostatnio. Dobrze, ale czy my pytamy o coś konkretnego? Mojego zdrowia. No tak, ale rozumie pani, ja mogę pani położyć taki ogólny układ, ale ja pani prognozy lekarskie nie będę robiła kartami, bo ja takich rzeczy nie robię. Jestem przeciwna tego typu działaniom, po prostu uważam to za nieetyczne po prostu. Mogę pani powiedzieć, czy pani kuracja dobrze zadziałała, natomiast nie będę robiła... może takie pytanie. Tak, bo ja jestem bardzo takie przeciwna stawianiu kart i robieniu diagnoz kartami. Nigdy tego nie robiłam i... Nie potrzebuję diagnozy. Dobrze, to w porządku, bo uważam to za nie...
nadużycie w stosunku do osoby, z którą się rozmawia. To nie zupełnie pomogło wszystko to, co pani ma na swoim koncie, że tak powiem. Niestety to jest jeszcze przed panią. Tarot mówi tak, że jeszcze będą, nazwałabym to nawroty, tak? Nie wszystko pani tą kuracją po tej chorobie, którą pani ma za sobą, nie wszystko pani już, jak gdyby nad wszystkim nieopanowane to jest wszystko. Jeszcze będzie to czasami do pani pukać, ten temat. Tak to wygląda. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za wszystko. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Do widzenia. Tak, i wracając jeszcze na chwileczkę tylko do tejże pełni, o której mówiłam, do tych porodów, które się nagle zawsze sypią na oddziałach położniczych, lekarze mają pełne ręce pracy, to również trzeba pamiętać, bo teraz jest okres wakacyjny. Mamy dzisiaj początek weekendu, prawda? Piątek, więc tym bardziej. Proszę Państwa, podczas pełni popełnia się najwięcej gwałtów. Podczas pełni statystycznie dochodzi do największej ilości rozbojów, więc taka uwaga, wiem, że to może w radosnym okresie lipcowego klimatu no nie jest może najbardziej stosowne mówić o takich przyziemnych sprawach, ale jednak proszę pamiętać, że no złe nie śpi, tak? Zwłaszcza to zło, czy to złe nie śpi właśnie podczas pełni. Pełnia jest tym czasem, kiedy może zdarzyć się wszystko. No i karta dnia. Tym razem z tego tarota, który wywołuje u Państwa sporo emocji, sporo pytań, co to za karta, a ja przepraszam, nie powiem, bo zbieram i jak każdy kolekcjoner nie chcę mówić, skąd to mam. Kartą dnia dzisiejszego jest kapłanka. Kapłanka, mili Państwo, to jest karta, która namawia przede wszystkim do tego, żebyśmy byli mądrzy. Kapłanka jest kartą wiedzy. Kapłanka jest kartą pozyskiwania wiedzy. Oczywiście jest również kartą tajemnych układów. W związku z tym, jeśli Państwo i tajemniczych rozwiązań również. Więc jeśli Państwo mają przed sobą w planach, na przykład wieczór gdzieś w wakacyjnych układach, to bardzo prawdopodobne, że kapłanka przyniesie Wam zmianę życiową. Że na Waszej drodze właśnie stanie ktoś, kto się po prostu w tą rzeczywistość Państwa mocno wpisze. Jest jeszcze jedna rzecz. Kapłanka to jest również karta, która pokazuje nam miejsce. A więc, mili Państwo, jeżeli Państwo w tej chwili są w takiej lokalizacji, że wieczorem może być organizowane, no powiedziałabym, jakieś ogniska, czy jakaś, ale większa impreza. I dotyczy to otwartej przestrzeni, w pewnym sensie albo okolonej lasem, albo przynajmniej z jednej strony ograniczonej lasem. I są Państwo osobami samotnymi, no to polecam w takim razie bardzo solidne rozglądanie się wokół siebie. Kapłanka również pokazuje nam, że nasze życie właśnie w takich okolicznościach może ulec zmianie. To tyle, jeśli chodzi o to, co mówiłam o wibracji dnia. Natomiast oczywiście mamy jeszcze urodziny dzisiaj tych, którzy przyszli na świat. I to są ludzie, którzy... No oczywiście to są lwy zodiakalne, to wiadomo, prawda, wszyscy o tym wiemy. I tak jak większość lwów, dzisiejszy jubilat ma ogromnie wysokie mniemanie o sobie. Oni sobie właściwie przypisują, czy wręcz uzurpują o wiele więcej znaczenia, niż by to, powiedziałabym, przyzwoitość ten zakładała. Są zadufani w sobie. Są bardzo zmienni w nastrojach. Bardzo. To są tacy pseudofilozofowie, bo oni rozważają cudze opinie, na głos o tym mówią, bawią się słowem, jak jakimś, nie wiem, sznurem korali przykładając w rękach. A potem nagle z tego wszystkiego
okazuje się, że mają opinię, która jest wypadkową tych wszystkich, które przedstawili. To są ludzie, którzy swoją opinię lansują czy preparują, a potem lansują na podstawie tego, co usłyszą od innych. Oni nie mają instynktu badacza, oni nie mają instynktu osoby, która docieka, jak to powinno być. Tylko on posłucha tu, posłucha tam i 2 do 2 doda, to jest 4 i na połowę. W tym momencie ta środkowa to jest opinia. Poza tym mają dosyć wygodny sposób bycia, który polecam każdemu, a sobie codziennie przysięgam, że tak będę robiła, ale się nie udaje. Mianowicie wszystko to, co dla nich jest niesympatyczne, po prostu wyrzucają z pamięci, potrafią cudownie wręcz wypierać. Tego nie ma. I oni to autentycznie, cudownie potrafią robić. Proszę Państwa, tej cechy charakteru powinniśmy nauczyć się wszyscy od dzisiejszego jubilata, bo to niezwykle ułatwia życie. No ale najczęściej większość z nas taki bagaż za sobą ciągnie. Są ludźmi bardzo towarzyskimi, wrażliwymi, natomiast również są ludźmi, którzy bardzo, jak powiedziałam, przeceniają swoją osobę, uważają się za osoby niezwykle szczególne i również mają jeszcze jedną cechę charakteru, te dzisiejsze lwy, a mianowicie są ludźmi, którzy kolekcjonują pewne jakieś przedmioty, to jest ta pozytywna strona, jeżeli chodzi o inwestycje. A druga strona jest to taka, że osoba urodzona 22 lipca jest tak, jak to się mówi teraz, skoncentrowana, sfokusowana na pozyskiwaniu dóbr materialnych, że bardzo często prowadzi to wręcz do piekielnego skąpstwa. Uwaga, jeśli macie przed sobą kogoś, kto urodził się 22 lipca, dobrze mieć w portfelu pieniądze, drogie panie, ponieważ może się okazać, że wasz rachunek za kawę nie będzie zapłacony. W mieszkaniu swoim czułeś jak w więzieniu. Czy uda mi się go sprzedać, kiedy jestem sama? Pani Joanna pisze, nie bardzo rozumiem, ale za chwileczkę, bo mam połączenie. Joanna Stawińska, słucham. Wróżka? Tak. Wróżka, spod jakiego łóżka? Wróżka. Dobra, wróżka, co mi wywróżysz, wróżka? Wie pan co, niech pan pójdzie do tego łóżka sam. Bardzo panu dziękuję za połączenie. A jakby państwo chcieli jeszcze dowcipkować, to nie polecam. To jest program dla ludzi, którzy po prostu chcą zjeść śniadanie razem, będąc wróżbami. Zapraszam serdecznie wszystkich poza tym. No więc wracam do tego więzienia i do mieszkania. Czy uda się go sprzedać? Pani Joannie, urodzenie 28 kwietnia w 59 roku. Jest pani numerologiczną 11. Czy uda się go pani sprzedać? Co z tą samotnością? Nie bardzo rozumiem. Rozumiem, że jest pani sama i to pani przeszkadza, czy fakt, że pani jest sama, powoduje, że pani nie może mieszkania sprzedać? Zaraz zobaczę, na czym polega kłopot. No nie może pani sprzedać tego mieszkania. Rzeczywiście, że pani nie może tego mieszkania sprzedać, ponieważ robi to pani w sposób, przepraszam, niedobry. Powinna pani się bardziej otworzyć na rynek. To nie może być tak, że... Bo pani wychodzi w kartach jako osoba zamknięta o bardzo określonym, nazwałabym to, sposobie patrzenia na kontrahenta i na dodatek jako osoba, która samodzielnie funkcjonuje w tej materii. Natomiast tutaj nie można tak. Pani powinna to komuś zlecić, pani powinna to komuś przekazać, w czyjeś ręce oddać ten temat, żeby ktoś za panią tych klientów pani po prostu przyprowadzał.
To jest, wie pani, to jest tak, na pewno pani nie sprzeda tego mieszkania jeszcze wiele miesięcy. Przykro mi bardzo. Do lutego w ogóle nie widzę takiej możliwości. Tarot mówi tak, zejść z ceny i oddać fachowcowi. Oddać fachowcowi, przy czym niekoniecznie fachowcowi z miejscowości, w której pani mieszka. Niech się pani nie ogranicza, nie wiem, do miejscowości, czy do dzielnic, czy do części miasta, w którym pani mieszka. Musi pani po prostu bardziej się wyeksponować. Wtedy pani sprzeda, ale to nie prędko. Joanna Stawińska, słucham. Dzień dobry, ja dzwoniłam się do Wróżki. Tak, dzień dobry, słucham panią. Joanna Stawińska, słucham panią. Dobrze, ja urodziłam się 9 października 96 roku. Jak pani ma na imię? Weronika. Mhm. I słucham. I mam pytanie, czy uda mi się wyleczyć? W sensie doprowadzić moje zdrowie do stabilnego stanu. Okay. Do końca tego roku. Do końca tego roku, dobrze. Tak. Czy do końca tego roku uda się pani ograniczyć wszystkie swoje problemy do zera, zdrowotnie, czy pani się uda to? Proszę pani, zaraz, wydaje mi się, że już widzę, ale jeszcze chwilka. Bo to jest bardzo skomplikowane. No właśnie, bo tutaj mam jakieś kilka warstw mi się położyło i nie bardzo. No. Zaraz pani powiem, co ja tu mam. Po pierwsze, to tarot mówi o tym, żeby ta główna osoba, która panią wiedzie, czy główne miejsce, do którego pani, z którym pani się kontaktuje, żeby pani nie dała się zwieść pozorom i nie przerwała tego kontaktu. Po prostu, żeby pani się nie poczuła na tyle już mocna, nawet będąc, żeby pani tego kontaktu nie przerwała, bo tarot mówi, że zdarzy się taka historia, że będzie pani potrzebowała jeszcze dosyć szybko jakiegoś, ja bym to nazwała, jakiejś suplementacji medycznej. Ja nie wiem, co pani jest, nie chcę tego wiedzieć. Ja jestem na suplementacji. A no właśnie, więc będzie pani miała taką tą. Natomiast jeżeli pani mnie pyta, czy pani do końca roku sobie z tym poradzi, to ja pani powiem tak. Prawie do końca roku, bo według tego, co ja tutaj widzę, pani osiągnie stan, który pani powie, no dobrze, ja już myślę, że to by było na tyle, ja już myślę, że ja już wyszłam na prostą, ale jest to druga albo trzecia połowa stycznia. To nie jest ten rok. Mhm. Super. Trochę dłużej, ale... Powiem pani, że bardzo dobrze pani tutaj trafiła ze wszystkimi sprawami i z tymi warstwami, mm-hmm. Bo ja się leczę i jakby leczę się, jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne, jak i o psychiczne, więc do końca grudnia trwa moja terapia, więc dobrze pani powiedziała na temat tego, że może to być tak, że to dopiero później. No tak. A mam lekarza medycyny naturalnej, który jest moim mentorem, więc ostatnio myślałam o tym, żeby być mądrzejszą od niego i może właśnie. To jest właśnie dobry ruch, żeby no, nie być. No właśnie, tak. Nie, bardzo pani dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego, kłaniam się. Będzie dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. To nie to. Mhm. Coś tutaj mi się wyszło, no dobrze. To mieszkanie, dobrze, więc już powiedziałam pani, że powinna pani zdecydowanie zmienić sposób, w jaki pani szuka, bo nie mogę tego, 22, 6, 94. 22, 6, 94. 6, 94. Dobrze, więc to jest tak, że anonimowe pytanie od mężczyzny, który urodził się 22 czerwca, pisze, że jest gejem, pyta, czy znajdzie
miłość swojego życia i pyta, czy powinien o swojej orientacji powiedzieć rodzinie. Tak, jest pan szóstką numerologiczną. I czy znajdzie pan miłość swojego życia i czy powinien pan o swojej orientacji powiedzieć rodzinie? Widzi pani, ja to sądzę, że przede wszystkim pyta mnie pan o coś, ja wiem, że każdy człowiek w każdym wieku poszukuje miłości, natomiast w przypadku pana portretu numerologicznego to ja jestem przekonana, że to jest pytanie trochę za wcześnie postawione. Oczywiście nie jest to tak, że pan będzie samotny. Natomiast zacznijmy od tego, że powiedzenie w tej chwili, że rodzinie, że pan ma inną orientację, trochę mogłoby zaburzyć relacje między wami. Teraz w ogóle pokazuje, że mogło to być wykluczeniem, przynajmniej emocjonalnym, więc tarot nie doradza takiej rozmowy. To z pewnością tutaj widać wyraźnie, że nie. Natomiast co z tą miłością? Proszę pana, zanim pan znajdzie miłość swojego życia, to powiem panu uczciwie, że trochę czasu to minie. Będzie pan w dwóch związkach, w którym będzie pan raz bardziej kochał, a raz będzie pan bardziej kochany i będzie pan prawie że kupowany, czyli będzie pan osobą, która jest obdarowywana, obdarzana prezentami, różnymi jakimiś przyjemnościami. Żadna z tych relacji nie przyniesie panu tego, o co mnie pan pyta. Te relacje mogą potrwać i po nawet jedna, dwa, druga i może troszkę więcej czasu. Kiedy pan może liczyć na to, że będzie pan osobą spełnioną? Proszę pana, za mniej więcej 6 lat w pana życie wejdzie mężczyzna starszy od pana. O takim ustawieniu życiowym, które również spowoduje, że pan będzie mógł podłączyć się pod tę jego działalność. I będą panowie razem prowadzić działalność również. I to będzie ta osoba, o którą pan mnie pyta. Ale to, jak powiedziałam, jeszcze kilka lat. Pytanie o Józefa i pani Stanisława i pan Józef. Pani Stanisława to 31 październik 51, a pan Józef 28 wrzesień 45. Pan jest jedenastką, pani jest 3. Dobrze policzyłam. Jaki będzie dalszy los, tak? Naszego związku, pyta pani. Proszę pani, tu ktoś się wkrada w ten związek u mnie w tarocie. Widać jakąś osobę, która się zakradła. Zaraz do pani wrócę, bo mam połączenie. Dzień dobry, Anna Stawińska, słucham. Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Witam. Mam bardzo ważne dla mnie pytanie teraz, bo jestem tak troszkę na rozstaju. Tak. I nie wiem, co mam zrobić, ponieważ mój związek się troszkę rozsypuje i
Zastanawiam się, czy wyprowadzić się z domu, czy nie. Mm-hmm. A mogę poprosić... Mieszkamy razem. Mieszkają państwo razem? Nie są państwo małżeńscy, tylko mieszkają państwo razem, tak? Nie, jesteśmy razem, mamy 3-letnie dziecko. Okej. Okay. Kiedy pan się urodził? 28 listopada 1979 roku. A partnerka kiedy się urodziła? Partnerka się urodziła 10 marca, też 1979 Dobrze. Roku. Zaraz zobaczę, co w ogóle tutaj w tarocie, jak to wygląda, co pan powinien zrobić, pada pytanie, tak? Po prostu no jak się zachować. Tak. Jak się zachować. Tak, czy ten związek ma szansę na, na dłuższą... Czy państwo przetrwają jeszcze? Dokładnie. Czy państwo przetrwają jeszcze? Wie pan, w przełożeniu kart pana partnerka w moim tutaj wizerunku ma podwójną osobowość, jak gdyby, czy podwójne oblicze, można to tak odczytać. Czyli nie jest to osoba, która jest, na którą można w sposób jednoznaczny popatrzeć. Ale to jest w sensie negatywnym, bo tutaj widzę z jednej strony kogoś, kto za wszelką cenę chce mieć rację i być przewodnikiem prawie że stada, a z drugiej strony ja jestem małą kobietką i to jest takie, bym powiedziała, mało zsynchronizowane, czyli ktoś to wysyła sprzeczne sygnały, to na pewno. Natomiast tak mamy właśnie. No właśnie. Natomiast jak tutaj wyglądają państwa relacje? A może zróbmy inaczej. Ja już zobaczę. Po prostu położę państwu układ partnerski, to będzie najprościej. Zobaczę, jak to wygląda. Tak, pan jest w tej chwili rzeczywiście bardzo poraniony i uważa pan, że ona się wobec pana nie zachowuje tak, jakby pan oczekiwał. I oczekuje pan przede wszystkim więcej, ja bym powiedziała, że pan w ogóle oczekuje na więcej miłości przede wszystkim, na więcej uwagi, prawda, z jej strony. Co ona ma tutaj? Ona troszkę wygląda jak ktoś, kto postanowił wygrać bitwę, nieważne jakim kosztem. Na pana patrzy jak na osobę, która przed nią się zamyka i ona pana nie rozumie, bo to jest układ partnerski, więc ja robię analizę w tej chwili. Tak. Jest uczuciowo, widać, pan potrzebuje uczuć, a ona by chciała tymi uczuciami, przepraszam za słowo, handlować, czyli ja cię będę kochać, akceptować, jeśli ty, bo takie jakby chciała coś sprzedawać. Takie mam wrażenie. I myślę, proszę pana, że jest to w dużym stopniu, znaczy nie w dużym, ale w pewnym stopniu również wynikiem jakiegoś zewnętrznego klimatu. Nie wiem, co to jest. Ktoś musi koło niej być taki mądry, co jej tak tutaj doradza. Ale czy to jest mężczyzna? Wydaje mi się, że jest to mężczyzna. Bo tarot nie pokazuje twarzy, ale pokazuje osobę, którą ja zawsze uważam za, nazywam go życiowym szpiegiem. No, jest to rodzaj męski, prawda? Więc uważam za mężczyznę. I wie pan, bardzo krótko mówiąc, tarot mówi tak. Będzie pan walczył, będzie pan się zastanawiał, ale finałem jest rozstanie. Jednak, tak. To nie jest to, do czego by tarot pana namawiał, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja po prostu kładę, położyłam, co pana czeka, jeżeli pan nic nie zrobi. Ale nawet jeżeli pan cokolwiek zrobi, to może pan tylko, wie pan, tutaj tarot mówi tak, że po to, żeby tę relację utrzymać, musiałby pan zamknąć oczy. No a tak nie potrafię. No właśnie. Także finałem jest rozstanie. No cóż. Przykro mi bardzo. Skoro tarot tak pokazuje, no to tak trzeba będzie zrobić. Niestety... A relacje z moim starszym synem, który ze mną nie mieszka, 9-letnim, da się tak... Dobrze, ale proszę mi jego datę podać, dobrze? Jego data to jest 20 stycznia 2007 rok. Relacja z pana starszym synem, czy będzie działała ta relacja, tak? Czy będzie funkcjonować? Tak. No,
być może jestem dla niego troszkę za ostry. Ja myślę, że pan za bardzo jest niedostępny, bo teraz mówimy emocjonalnie, pan jest niedostępny po prostu. Tak jakby pan właśnie wyznaczył mu, bo pan wygląda w kartach na kogoś, kto wyznaczył granicę uczuciową w tej relacji temu dziecku, a on potrzebuje zdecydowanie więcej, nazwałabym to takiego luzu, ale też i akceptacji mimo wszystko. Jeżeli pan będzie go akceptował mimo wszystko, to on w panu jako w ojcu będzie widział partnera do bycia, czyli to od pana zależy, panie Krzysztofie, bo on jako chłopiec jest, czeka na tatę i na męskie rozrywki, jak gdyby. Rozumie pan? Więc tak, to pan musi do tego podejść, bo on sam, no dzieciak dziewięcioletni, trudno, żeby decydował, prawda? Jeżeli pan się zachowa jak ojciec, taki właśnie nawet na przychodny, ale jak ojciec, to sytuacja absolutnie będzie funkcjonowała normalnie. Wspaniale. Niesamowite pokrzepienie mimo... To się cieszę. No wiem, przykro mi bardzo, ale tamta sytuacja, nie mówię, że jutro, po prostu to się docelowo nie uda, fizycznie do końca. To jak długo pan wytrzyma, tak, to będzie i tak dobrze dla dziecka, dla pana przekonania, że pan próbował mimo wszystko, prawda? Bo nie sztuka jest wyrzucić zabawkę, trzeba najpierw ją próbować reperować, ale tej zabawki się nie da zreperować do końca, niestety. Rozumiem. Bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękuję uprzejmie, kłaniam się, do widzenia. Dziękuję. No i pani Józefa i pan Jerzy, no więc właśnie, tutaj ktoś jest ewidentnie. Pani Stanisława i pan Józef, przepraszam. Pani Stanisława i pan Józef. Co my z tego mamy tutaj, proszę państwa? Nie ma miłości. Są podejrzenia wzajemne. Jest ewidentnie romans. No, jak się potoczą państwa losy dalej? No nie potoczą się. Tarot mówi po prostu o tym, że pani podejrzenia są słuszne. I że gdyby pani chciała przymknąć oczy, no to można by było mówić o tym, że to jeszcze potrwa. Natomiast tak, nie ma większej możliwości. Niestety ta sytuacja się rozpadnie. Czy znajdę, czuję pustkę w moim sercu, pyta Iwona. Iwona. Iwona, urodzona 19 lutego, grudnia w 1974 roku. Pytanie, rozumiem, dotyczy, czy ta pustka się zapełni, tak? Czy tę pustkę da się wypełnić czymś? Czy tę pustkę da się czymś wypełnić? No rzeczywiście, jest pani w karcie pustelnika. I tak patrzę w tę pani datę urodzenia. Trochę jest pani też... Chyba jest pani też osobą, której trudno jest wejść w jakąś relację, bo ma pani umiejętność puentowania, nie zawsze akceptowaną umiejętność przez otoczenie. I tak to wygląda. No właśnie. Chciałoby się zamknąć ten etap, żeby było coś innego. Uczciwa odpowiedź. W pracy. Nowej pracy, podczas wyjazdu służbowego, w pewnym sensie, jako pogotowie będzie pani jechała, proszę nie brać dosłownie moich słów, czyli będzie pani na coś reagować w czyimś imieniu. Pozna pani kogoś, kto faktycznie pani świat zmieni.
I to będzie taka znajomość na początku trochę niewygodna, bo ten ktoś będzie mieszkał gdzie indziej. Będą Państwo do siebie dojeżdżać, jak gdyby. Ale widać, że spotkają się dwie dusze, które powinny się były spotkać koło fortuny, proszę Państwa. Czyli na pewno ktoś, kogo po pierwsze nie ominiemy, nie przeoczymy, a poza tym, jak to się mówi, ktoś, kto tam był pisany. Czas. Czas jako warunek główny. No i tutaj mamy trochę gorzej. Ponieważ ja mogę Pani powiedzieć tak, to się zdarzy w czasie między 1,5 roku a 3 lata od dzisiaj. Najprawdopodobniej dotyczyć to będzie miejsca, do którego Panią, jak to się mówi, rzuci los właśnie w ramach tej pomocowej akcji. I to będzie miejsce, które będzie się łączyć z, przynajmniej jakoś mentalnie, jest jakieś połączenie z wodą. Może być woda w tytule, znaczy w nazwie miasta, może być po prostu gdzieś w okolicy woda. No, woda tutaj jest takim przewodnim elementem. Proszę sobie tak zapamiętać. Anonimowo Ezo do pani Joanny na wizji pyta pani urodzona 3 sierpnia. Jakie mam perspektywy w pracy i co mnie czeka dalej? Czy spotkam kogoś? Z kim sobie ułożę życie? Pani urodzona 3 sierpnia. Czwórka numer... Dobrze mówię? Tak, ale z chwileczkę mam połączenie w tej chwili. Dzień dobry, Jana Stawińska. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Ja bym chciała prosić o wróżbę. Bardzo proszę, ale tak, jak Pani ma na imię, kiedy się Pani urodziła i o czym chce Pani ze mną rozmawiać? Małgorzata, 16 stycznia, rok też podawać? No wszystko. 1993 i chciałabym zapytać, czy wszystko się ułoży w moim życiu osobistym, z partnerem. A partnera Pani też ma w tej chwili? Nie. Znaczy tak, znaczy obecnie tak. Znaczy to pytam, Pani Małgorzato, dobrze, czy pytamy o ten związek, który Pani ma w tej chwili, czy... Tak, o ten, który jest... No to uprzejmie poproszę o datę urodzenia tego Pana również. 6 czerwiec 1992. Dobrze, to już sprawdzam. Czy ta relacja, w której Pani w tej chwili jest, dobrze się ułoży, czy będą Państwo razem, tak? Tak. Dobrze, już patrzę. Już sprawdzam. Koło tego mężczyzny jest jakiś, jak gdyby, tak jakby on trochę gdzieś był z boku koło pani w tej chwili, tak karty go pokazują. Jakby wyjazd, jakiś wyjazd czasowy, częściowy, tak w przełożeniu. Natomiast jaką państwo mają prognozę? Jaką państwo mają prognozę? No więc rzeczywiście to się powtórzyła ta historia. Tarot mówi tak, że to może było troszkę jakoś bardziej, wydawało się, że będzie to bardziej jednoznaczne, ale Tarot mówi o takiej zmianie tutaj, przede wszystkim zmianie związanej z możliwościami, nazwałabym to życiowymi pani partnera i o jego właściwie konieczności wzięcia pod uwagę, nie wiem czy rozstania, ale poluzowania kontaktu z powodu innej możliwości, powiedziałabym bytowej. To jest po pierwsze, więc ta państwa bliskość tutaj jest trochę ograniczona perspektywicznie, jeśli chodzi o możliwości, nazwijmy to wprost, zawodowe tego pana. Natomiast jeśli chodzi o taką klasyczną historię, jak on i ona żyli razem czy oddzielnie, to powiem pani, że ta sytuacja między wami tutaj, między państwem wygląda dosyć skomplikowanie, dlatego że w tarocie przede wszystkim
widać coś, co bym nazwała takim zawieszeniem broni. Raczej tak jakby państwo oboje starali się o czymś, czy zapomnieć, czy coś inaczej, do czegoś inaczej podejść. Jeśli pyta mnie pani, czy pani będzie z tym partnerem do końca życia, to uczciwie mówiąc, tarot nie pokazuje takiej historii. Pokazuje, że jest to ktoś, z kim pani może spędzić część życia, ale jest to nieformalny układ. Tutaj nie ma w prognozie, żeby to był ktoś, u boku kogo pani się, jak to się ładnie mawiało kiedyś, u boku kogo pani się zestarzeje. To jest na teraz, to nie jest na zawsze. Tak to wygląda. Dobrze. Tak to wygląda. Mhm. Czy coś jeszcze mogę pani? Nie, to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No i wracając do pani anonimowej, perspektywy w pracy i czy kogoś spotkam. 3 sierpień, tak? Pani ma imię na W. Perspektywy w pracy i czy kogoś spotkam. Przede wszystkim wyszła mi odpowiedź na pytanie, czy kogoś pani spotka. Nie wiem, czy to może dla pani nie być nawet bardziej interesujące. I dobrze, już w perspektywie w pracy. Perspektywy pracy też tu przy okazji się ułożyły. Tarot mówi tak, że no cóż, im więcej pani będzie zabiegać i pracować, tym bardziej będzie pani mogła mieć więcej pieniędzy. To jest truizm, bo to wiadomo, generalnie rzecz biorąc, ale w pani przypadku widać, że to jest tylko jedyna możliwość, żeby pani mogła mieć więcej, to jest po prostu większa ilość wkładanego wysiłku, choć nie sądzę, żeby pani tak do końca była zadowolona z tych efektów. Ma pani dosyć sporo samodzielności tutaj w kartach, tak jakby pani sama o tym mogła decydować, co pani ma robić. Natomiast jeśli miałybyśmy mówić o pani, no, sprawach osobistych, tak to nazwijmy, to tarot pokazuje panią jako osobę trochę kłótliwą i no, pokazuje jak pokazuje, tak? Proszę o tym pamiętać. Na pewno będzie pani miała możliwość przeżycia bardzo silnego romansu, czegoś takiego, co da pani ten brak samotności, to znaczy da brak samotności, spowoduje, że pani nie będzie samotna, tak? Natomiast tarot mówi o jakimś mężczyźnie, który będzie wdowcem, który będzie prowadził też jakąś samodzielną działalność, ale to nie będzie związek formalny, to będzie związek wolny. Tak wygląda no, odpowiedź tarota dla pani. Dla pani Joanny na wizję. Pani Alicja pyta, czy mój syn Tomasz założy rodzinę z Agnieszką. Dziękuję i pozdrawiam. March 81, a Agnieszka to 15 stycznia 92. Agnieszka to 1, a Tomasz 6. Czy ta para będzie rodziną? Czy ta para będzie rodziną? Aż mi się wierzyć nie chcę, że takie karty mi tutaj się wykładają.
On się specjalnie nie kwapi. Ona jest też taka trochę jeszcze bardziej, powiedziałabym, nie do końca zdecydowana, choć może naciska. Ona uważa, że już jest czas, a on mówi, nie wiem, może kogoś jeszcze poznam. No i pozna. Rozstaną się, proszę pani. Rozstaną się, on się rozstanie z pani, znaczy z pani, z tą swoją narzeczoną dla innej kobiety. To się w ogóle wydaje mało w tej chwili realne, ale w dosyć nieodległej przyszłości na jego drodze stanie ktoś, kto w ogóle zupełnie zrewolucjonizuje jego życie i on się rzeczywiście bardzo szybko ożeni, ale nie z Agnieszką, nie z tą dziewczyną, o którą pani mnie pyta. Tylko na wizję do pani Joanny Stawińskiej. Bożena i Eugeniusz, czy mąż mnie kiedykolwiek zdradził? Czy mąż panią kiedykolwiek zdradził? Pani Bożena, pan Eugeniusz. Dobrze. 24 maj 53 i 11 listopad 54. Mąż jest piątką. Pani jest jedynką. Dwójką, przepraszam. Dwójką. No dobrze, zobaczmy, czy mąż panią kiedykolwiek zdradził. Odważne pytanie. Zobaczymy, jak wygląda odpowiedź. Mąż panią kiedykolwiek zdradził. No jak ja teraz pani powiem, to co pani z tym zrobi? Co pani z tym zrobi? Ciekawa jestem. Dobrze. Za chwilę do pani wrócę. Dzień dobry, Joanna Stawińska, słucham. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Moje imię Beata. Tak. Kiedy się pani urodziła? 18 grudzień 82. Mm-hmm. I w czym mogę pomóc? Mam na swojej drodze życia dwóch mężczyzn. I chciałam zapytać ewentualnie, z którym z nich spędzę resztę życia. No bardzo proszę. Czy kierować się sercem, czy rozsądkiem? No właśnie. To może zacznijmy od serca najpierw. Datę urodzenia, proszę. 18 grudzień, mhm. 82. Ale to pani, ale tego pana od serca. To jest tak, 31. Tak. 07. 83. 31, ale jaki miesiąc? Lipiec. 07. Lipiec, tak? Dobrze, to jest serce. A rozsądek? Tak. To jest 13 lipiec, mhm. 8-5. 8-5, 8-5, 13, 4, 5, tu jest 9, 7, 16, tu jest 7, tu jest 5, dwie piątki. Dobrze, co pani powinna zrobić, za kogo się wydać? Tak, dokładnie. Który to będzie lepszy? Dobrze, jeden jest, no tak, obaj są właściwie, nie, jeden jest jednak rakiem, czyli tu jeden jest inny. Jeden jest inny, a drugi jest lwem. Waleczny. Waleczny, tak. Bo to lew. Waleczny lew. Waleczny lew, który może pani dać ostro popalić, muszę pani powiedzieć. Tak wiem. No właśnie. No i jak ja mogę tutaj pani to odczytać? Już
Proszę bardzo. To powiem pani tak, że ten mężczyzna, którego by pani wybrała, idąc za głosem serca, będzie na pewno bardziej dla pani partnerem niż ten za głosem rozsądku, bo ten idący za głosem rozsądku no, nie będzie pani wierny. Nie będzie? Nie. To znaczy, ja nie mówię, że on jutro pójdzie panią zdradzać, ale rozumie pani, ten głos rozsądku po obu stronach spowoduje, że nie będą państwo ze sobą tak bardzo mocno związani. On też się w pewnym sensie będzie z panią żenił z rozsądku. Więc natomiast z drugiej strony ten rozsądek tutaj powoduje, że tarot pokazuje panią jako osobę, przepraszam za słowo, ustawioną życiowo. W prognozie. Tak. No właśnie. Dokładnie, ja tak czuję. Natomiast ten od miłości, już kładziemy teraz na niego tylko, zobaczmy od serca. No więc ten od miłości, proszę pani. Wie pani, nie wiem, czemu pani ma taką historię, bo i obaj panowie będą panią, przepraszam, że tak mówię, zdradzać. Ten też. Ten też, tarot pokazuje tutaj tego, jako kogoś, kto będzie miał tajemne związki internetowe, czyli będzie siedział w internecie, będzie wyszukiwał jakieś panienki. Ojej, to jestem zaskoczona. Ja myślałam, że ja jestem dla ich obydwu taka jedyna. Na dzisiaj tak, proszę pani. Ale życie trwa cały czas, w związku z tym ten będzie tutaj też się wspomagał panienkami. Natomiast jeżeli chodzi o życie, to powiem pani tak, że ten mężczyzna, który rzeczywiście z którą panią tutaj będzie łączyło uczucie i tak dalej, nie będzie dla pani takim partnerem jak tamten drugi. Bo tarot pokazuje go w karcie głupca, są przy nim jakieś tam, no powiedziałabym, nałogi, czyli tak jakby on się oddawał różnego rodzaju uciechom życiowym w przyszłości. Ja mówię nie o tym, co jest teraz, tylko no, patrzymy na pani życie perspektywicznie, prawda? Czyli, no prawdę powiedziawszy, to jak pani ma być... to albo poszukać trzeciego jeszcze, bo tak coś mi się wydaje, że to będzie chyba najbardziej rozsądne, bo żaden z nich nie jest takim partnerem na zawsze. Tutaj nie mam nigdzie karty, która pokazuje związek docelowy, ani w jednym układzie, ani w drugim. Sądzę, że powinna pani jeszcze chwilę z tą decyzją poczekać, jeszcze, bo tutaj się pokazuje w tarocie jakaś informacja o tym, że jeszcze coś się w pani życiu wydarzy, żeby pani nie decydowała zbyt szybko. No już czekam kilka miesięcy, szczerze mówiąc. Jak czekam. No więc wie pani, ja pani powiem tak, nie wiem dlaczego, ale było do 20 sierpnia jako decyzja. Akurat tak tarot pokazał, żeby poczekać do 20 sierpnia, że sytuacja wydarzy się taka, gdzie pani będzie miała jasność, tak? Co pani ma dalej zrobić. Niech pani do tego 20 poczeka, w końcu miesiąc tam został niecały, bez przesady. Dobrze, to będę czekała. Niech pani poczeka jeszcze 4 tygodnie, to nie jest długo. No jak już czekam 4 miesiące. No właśnie, I proszę o telefon, później będziemy dalej patrzyły, co z tym fantem zrobić, dobrze? Dobrze, jak najbardziej. Dziękuję, kłaniam się, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. No i teraz jeszcze wracając do tej zdrady, no to oczywiście, że panią zdradził, to taka jest prawda. Skoro pani mnie o to pyta, to ja mam obowiązek pani Alicjo, pani powiedzieć. To była taka sytuacja, nazwałabym to dosyć przypadkowa, w momencie, kiedy państwo nie byli razem, ale tu jest tarot mówi o jakimś takim krótkim okresie separacji, tak jakby pani była gdzie indziej, wyjechała, coś robiła zawodowo, czy po prostu dla przyjemności, jedno z drugim połączone. Na pewno był to układ w pewnym sensie związany z zawodowymi sprawami dla niego. Choć nie tylko on był jak gdyby w tym wszystkim uczestnikiem, tutaj w ogóle widzę towarzystwo całe. Natomiast wie pani, no to było kiedyś. Nie wiem, czy skoro pani zadała to pytanie, rozumiem, że pani to dręczyło. Zresztą widać, że pani jest osobą, która ma tego typu potrzeby, żeby wiedzieć, ale proszę to zostawić, bo nie warto tego wspominać. Mili państwo, bardzo dziękuję za cały dzisiejszy poranek i zapraszam bardzo serdecznie
przyszłym tygodniu. A teraz życzę pięknego, udanego weekendu. I cóż, do zobaczenia wkrótce. Czas szybko płynie. Proszę otwierać telewizor o 9:30. Na pewno się spotkamy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.